Cześć, siemajko. Chciałbym Wam przedstawić pewną grę, która wcale nie jest nowa na naszym rynku. Mam na myśli Rainbow Six Siege. Gra dla niewtajemniczonych dotyczy w pewnym sensie zmagania terrorystów z terrorystami. Natomiast ta edycja, cały czas rozwijana, należy podkreślić, jest przeznaczona dla graczy, którzy cenią sobie nawet bardziej taktykę nad skill. Ponieważ jak na przykład w CS-ie, oczywiście poza też taktyką, ważny jest przede wszystkim skill, przynajmniej moim zdaniem, to tutaj nacisk jest szczególnie na taktykę, a nie skill, tak jak właśnie w innych grach. I żeby Wam przedstawić po prostu konkretnie, na czym to wszystko polega, to może na początek od razu założę sobie jakiś testowy serwerek, taki sam, to będzie gra użytkownika na lokalu, stworzę szybciutko coś. I powiem Wam tak. Mapa, no w tym wypadku domek, mapy co jakiś czas nie użytkownicy, tylko twórcy dodają nam za darmo, tak samo jak operatorów. Ja bardzo czekam na polską jednostkę Grom, która ma się pojawić, tak z tego co wiem, w okolicach wakacji tego roku, czyli 2017, bo mamy teraz taki rok, kiedy nagrywam. No i zobaczymy. Ja zaczynam teraz jako atakujący, bo raz zaczyna się jako atakujący, potem jest zmiana na obrońców i tak dalej, aż się runda wyklaruje. Każdy operator ma swoje specjalne umiejętności. Jeden potrafią na przykład, mają drona, który potrafi jakby atakować prądem. Ja sobie wezmę na przykład sledge'a, którego umiejętnością specjalną jest wielki młot, za pomocą którego możemy rozwalać ściany. Każda runda zaczyna się takim 45-sekundowym wstępem. Atakujący mają drona do dyspozycji i szukają na przykład zakładnika, bomby, w zależności na jaki tryb jest mapa, a w tym czasie obrońcy się zbroją. No ja tutaj nie mam za bardzo kogo szukać. To jest na zakładnika, więc ewentualnie mogę sobie poszukać zakładnika i spróbować go uratować. Ale to jest tak na sucho, chcę właśnie pokazać, jak wygląda gra, że da się niszczyć ściany, w ogóle jest bardzo dużo opcji taktycznych. Można naprawdę poszaleć, pokombinować. Co do nakiju, że tak powiem. Bardzo mi się podoba ta gra. 5 sekund do akcji. Gdzie jest nasz zakładnik? Tu jest nasz zakładnik. Teraz, kiedy weszło się do gry, można oczywiście do tego drona wrócić. Żaden problem. Każdy z operatorów ma też dodatkowego drona, którego możemy gdzieś tam puścić sobie. Gdzie nigdy nie wiemy, co jest tam w środku. No ale ja nie to chciałem konkretnie pokazać, tylko to, jak fajnie można niszczyć otoczenie. Nie wiem, czy akurat ten płot jest niszczalny, no akurat ten płot nie. Ale patrzcie to. Można chodzić sobie po lince, żadnego problemu z tym nie ma. Można obrócić się do góry nogami, bokiem. Znaczy generalnie do góry nogami, tak bokiem bym się tak ustawił. Można naprawdę pokombinować. Nigdy nie wiadomo, skąd wejdzie przeciwnik. Nie ma problemu, żeby rozwalić podłogę, o ile jest na przykład drewniana. Mamy tutaj szpary, przez które można strzelać. To samo, jeżeli ktoś może zaatakować nas z sufitu. Można rozwalać ściany, które są z materiałów, które na to pozwalają. Nie masz z tym żadnego problemu. Także są też takie hacze, tak zwane, przynajmniej tak to nazywamy z chłopakami, które jak się rozwali, to można wbić bezpośrednio komuś od góry. Nie masz z tym właśnie problemu. Mechanika jest taka, że każdy, praktycznie wszystko ma jakiś dźwięk. Zobaczcie, jak się obraca, będzie hałas. Nie wiem, czy to słychać. Mam nadzieję, że tak. Czołganie, nawet celowanie robi hałas. Są oczywiście taktyczne jakieś takie wychyły, czołganie i tak dalej, i tak dalej. Także można tutaj taktycznie bardzo szaleć. Ginie się praktycznie na strzał, jeżeli strzał oczywiście był w głowę. Także no tak jak w wielu grach, akurat headshot zabija na dzień dobry. No sobie tego zakładnika wezmę, ucieknę. Wstawaj. I pokażę Wam teraz od strony obrońcy, jak to wygląda. Na samym końcu włączymy jakąś rundkę w sieci, gdzie zobaczycie faktycznie całość w akcji. Mam nadzieję, że się nie ośmieszę. Mamy obronę. Obrońcy też mają swoje specjalne umiejętności, na przykład to jest taki kapkan, Rusek czy Rosjanin.
którego umiejętnością specjalną jest za szybko mówię, którego umiejętnością specjalną jest podkładanie łańcuchów pułapek. Tutaj jest na przykład puls, który ma czujnik bicia serca. Tutaj na przykład jest miód, którego umiejętnością specjalną jest zakładanie takich zakłócaczy, które na przykład zakłócają drony i ładunki wybuchowe, co niektóre. Ja sobie wezmę bandita, którego umiejętnością specjalną jest podkładanie jakby elektryki, nazwijmy to w ten sposób. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Oczywiście każdy operator ma też pewne parametry, czyli jedni są, biegają szybciej, inni są bardziej opancerzeni itd., itd. Ale wracając do obrońcy. Każdy obrońca ma do dyspozycji dwie takie umocnione ściany, które utrudniają atakującym dostanie się do budynku. Co ciekawe, w przypadku mojej postaci mogę przed rozłożyć coś takiego i to jest umiejętność specjalna, czyli takie jakby akumulatory, nazwijmy to. I to już jest pod napięciem. Mogę tą ścianę też mieć pod napięciem. To można troszkę właśnie pokombinować, podłączyć pod prąd różne opcje. To widać z zewnątrz, to jest pod prądem i teraz nikt tutaj nic nie podłoży, bo to zaraz zostanie zniszczone. Chyba że atakujący mają w drużynie tak zwanego touchera. Ta postać ma granaty, które unieszkodliwiają elektronikę. Także jest coś i zawsze coś przeciw czemuś. Czyli nie, no generalnie, jeżeli ktoś zabezpieczy się w taki sposób, to można to zaatakować tak czy siak, jeżeli ma się odpowiednio dobrany skład lub podejść z innej strony. No i w zasadzie zadaniem mnie tutaj w tej chwili jako obrońcy to jest po prostu niedopuszczenie do tego, by w czasie, który widzicie na ekranie, w tym wypadku 2 minuty 30 sekund, udało się odbić tego zakładnika. Także nie przedłużam, wejdźmy po prostu już do jakiegoś meczu. Dobra, to jedziemy w grę w multiplayerze. Oczywiście mamy tutaj też tryb właśnie, że można grać w kooperacji, ale my sobie zagramy w tryb multiplayer, który jest bardzo ważny w Rainbow Six, w grze swobodnej, nie w rankingowej. Mam nadzieję, że doda mnie do ekipy, która rozpoczyna nowy mecz, a nie do meczu, który już trwa, ponieważ grze w swobodnej to się zdarza. W rankingowej nie ma takiej anomalii. No ale tak dobieram tego przeciwnika, więc chyba będę miał nową grę. Spróbujmy jeszcze raz, bo trwa za długo. Czasami się coś baguje. Aż za bardzo. No, dobra, jeszcze raz. Wieloosobowy, swobodna. Liczę, że teraz dołączam je do sesji, czyli dołączam je do gry, która już trwa. Akurat rzuciło mnie do ataku. Ja sobie wezmę, grają na bombę. Dobra, wezmę sobie Fuse. Fuse to jest postać, której umiejętnością specjalną jest takie coś, co się wierca w ścianę i po drugiej stronie wylatują granaty. Takie bardzo, bardzo lubię tą postać, a za to przeciwnicy jej nienawidzą, bo potrafi siać naprawdę zniszczenie. No i zobaczymy co będzie. Tutaj się doczytuje. U mnie się doczytuje mapka. No tak, bo jestem dołączającym graczem. Ok. No i tak, postacie są różnym stopniem pancerzania. Fuse jest dobrze opancerzony, dlatego też, że wolniej biega. Nie lubię, powiem wam, trybu na bombę. W tym trybie, o, znaleźliśmy chyba, mam bombę A. Szybko mi to poszło. Jeszcze gdzieś musi iść B. B może być na dole. Zobaczymy. Albo na górze. Już nie pamiętam, bo ja tak też tych map jeszcze nie ogarniam. No jest A. Nie, no nie, nie. B nie będzie na dole. I to jest tak. Zadanie jest takie, że obrońcy bronią dwóch bomb, a atakujący muszą rozbroić przynajmniej jedną. Wystarczy, że jedną rozbroją i mecz jest wygrany. I tylko jedna osoba ma defuser. Ten gościu z żółtą taką. No i właśnie wyrzucił ją. No. Dobra, podniesiemy. Więc teraz ja mam rozbrajać takie elektroniczne urządzenie, które podkładam i wtedy broniący mają jeszcze chwilę, żeby mi to rozwalić i wtedy oni wygrywają rundę. Jak my rozbroimy, to my wygrywamy. Wystarczy, że jedną bombę rozbroimy. Dobra, zobaczymy jak jest team. Mam nadzieję, że się nie ośmieszę, że jakoś mi to gra pójdzie. Tutaj widzę, że wchodzą tędy. No i co? Dobra, niech wchodzi pierwszy. A ja wchodzę tuż za nim. Spróbuję sfuzować, czyli od góry im
użyć mojej umiejętności specjalnej. Bomba jest tu. Nie wiem, czy to jest przebijalna podłoga. Możliwe, że jest. Tak, jest. Dobra. I lecimy. Granaty. Juhu. Czasami można... O, i zabiłem kogoś. Widzicie w prawym górnym rogu? Trafiłem, kolesie. Mam jeszcze dwa takie. Ahaha. I właśnie. Zaatakowała mnie obrończyni. Nie zdążyłem użyć ataku. Zaatakowała mnie Kavera. To jest killcam. Pokazuję, jak zginąłem. Postać, która mnie zaatakowała, umiejętnością specjalną jej jest bardzo cichy chód. W zasadzie nie słychać, jak biegnie. I to daje jej ogromną przewagę, bo normalnego gracza słyszałbym, że biegnie w słuchawkach. Ja w tym czasie, kiedy nie żyję, mogę przełączać się... Aha, nie mogę się przełączać. Mam tutaj drona i tylko on został, więc nic nie zobaczę. Mogę zobaczyć ewentualnie jeszcze innych kompanów z drużyny, jak grają. I czekać do końca rundy. W następnej rundzie jako obrońca po śmierci mogę też przeglądać kamery na monitoringu, ile jakieś zostały, nie zostały zniszczone, i też informować swoich kompanów, gdzie co jest. Oglądamy teraz Termita. Jego umiejętnością specjalną jest ładunek wybuchowy, który potrafi przepalać wzmocnione ściany. Tak jak teraz widzicie, tam się to przepala. Wysadziło i mimo wzmocnienia ścian, o tutaj drugi założy, mimo wzmocnienia ścian robi dziurę. No, ale widzę, że tutaj w złym miejscu to zrobił. Tylko tutaj klepią, biją go. No trochę mu to nie wyszło. Ta runda jest przegrana, pokażemy teraz jeszcze obronę. Na obrońcę wezmę sobie kapkana, też rosyjska jednostka ze specnazu. Jego umiejętnością specjalną są pułapki, takie właśnie podkładane pod przejściem w drzwiach czy w oknach. To jest Jager, którego umiejętnością specjalną są takie urządzenie, które przechwytuje granaty. Frost kładzie pułapki w takim bardziej klasycznym stylu, coś jak kusownicze pułapki. Puls posiada urządzenie, które wykrywa bicie serca przez ściany na pewną niewielką odległość, a ten nie zdąży wybrać żadnej postaci lub żadnej nie miał odblokowanej, dlatego gra klasycznym rekrutem, który nie ma żadnej umiejętności specjalnej. Zobaczmy. Dobra, faza przygotowań, musimy jakoś przygotować się na obronę. Tutaj mamy A, a bomba B jest gdzie? Tutaj. Tutaj chłopaki specjalnie wysadzają, żeby mieć od razu pogląd i widok na tą bombę. Ja spróbuję... Idę założyć po prostu pułapki. Nie mam pojęcia, skąd mogą przyjść. Zostaliśmy wykryci. Dobra, założę pułapki tu. Tu jest wejście od dworu. O, jadą roboty z tymi dronami. Trzeba je zniszczyć, żeby mieli jak najmniejszy pogląd. Dobra, jest. 4 sekundy i wchodzą do akcji. Tu coś jest. Tu jest pewne okno, więc tutaj podłożymy pułapkę. Nie wiem, skąd jeszcze może pójść atak. Tu jeszcze założymy już. Przejdźmy na kamery monitoringu zewnątrz. Zobaczmy, z której strony idą. Tu jest zniszczona kamera. Okej. Okay. To można też się na piosawie jakby oszacować, skąd mogą iść, ale spróbuję zaczaić na nich. I grać po prostu na słuch. Stamtąd słyszę dźwięki. Skąd idzie atak? 3 na 5, raczej przegramy. Drużyna moja już ginie. No super, zostałem ja jeszcze jeden koleś drużyny. Raczej nie mamy już szans. Chyba, że Ace'a bym zrobił. O, i sam zostałem. Rewelacja. Jednego mam. Jedyny frag w tej rundzie. Czuję się wyróżniony. Mam drugiego. Jeszcze jeden. Nie wiem, skąd zaatakują. Oho! No nie, pykło mi. No, troszkę za późno go zauważyłem. Ale robiłem, co mogłem. No i tyle. Tyle wam chciałem pokazać, jak wygląda multiplayer. Nie będę tutaj więcej marudził. Niech sobie tam grają. To jest gra swobodna, więc żadnych kar z tego tytułu nie będą mieć też, jak ekipa przegra. Zresztą nie rokowała ta drużyna dobrze, żeby tam grać. No, także tyle. Tak wygląda Rainbow Six. Ja uważam, że to jest bardzo dobra gra.
Trochę ciężko znaleźć mi osoby do gry wspólnej. Udało mi się je w końcu znaleźć sobie razem, tam gramy wieczorami, ale uważam, że gra jest mocno niedoceniona i zasługuje na trochę większą uwagę ze strony graczy, tak myślę. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś się wahał z zakupem, czy kupi, czy nie, to ten film, mam nadzieję, że jakoś tam rozjaśnił mu i pogląd ogólny, jeśli chodzi o tą grę. Gra wyszła, mówię, już jakiś czas temu, chyba 2 lata to będzie, może, albo 1,5 roku, już nie wiem, nie chcę kombinować, ale to nie jest jakaś nowa gra, natomiast cały czas jest aktualizowana i pokazuję wam tę grę na stan. Czekajcie, zerknę, który dzisiaj mam dzień. To jest 14 marca 2017. Tak w tej chwili to wygląda. Także dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Hej!